18 lat temu, kiedy zaczynaliśmy realizację programu Big Brother, no to był szok kulturowy też dla wszystkich. To było coś, co wywróciło w ogóle telewizję na świecie, a w Polsce w szczególności. Ja miałam wrażenie, że my wtedy w ogóle wymyślaliśmy nowoczesną telewizję, wszyscy się uczyliśmy. I to było świetne doświadczenie. Mam wrażenie, że jeśli ktoś przeżył Big Brothera i to, co się tam działo, i te wyzwania i techniczne, i ludzkie, i wszelkie, które mogły nam się przydarzyć, to już taka osoba przeżyje wszystko. Patrz na mnie. Bo ja mam wrażenie, że dostałam taką szkołę, że nic mnie nie jest w stanie wytrącić z równowagi. I na pewno to się przełożyło na kolejne doświadczenia. Wielki Brat powraca. Marzysz o popularności, przygodzie i dużej wygranej? To możesz być ty. Wielki Brat czeka. Dla mnie Big Brother to była fantastyczna lekcja, ale już jest trochę za mną. Wyruszyłam na krańce świata i tak bardzo jestem pochłonięta filmami dokumentalnymi, pokazywaniem prawdziwego życia, tak, tylko w trochę innych warunkach, że chyba bym już nie odstąpiła od tego i nie mogła przede wszystkim zatrzymać się na 3 miesiące w kraju. No, to by było prawdziwe wyzwanie. Także ja z krańca świata na kraniec świata, Meksyk, zaraz Afryka, Izrael, Indie i takie 3-miesięczne przytrzymanie mnie w Polsce, no nie wiem, komu by się to udało, ale chyba bym się nie zdecydowała już dzisiaj.